Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 29 odcinku z serii Civilization 5 ze wszystkimi dodatkami na moim kanale. Dalej gramy naszym tutaj Imperium Rzymskim. Ja muszę się troszkę rozgadać, ponieważ długo nie nagrywałem wam kolejnych odcinków. No nie ukrywam, w tym momencie mamy... Już wam mówię, mamy połowę lutego, a ja skończyłem nagrywać odcinki... No gdzieś w połowie stycznia, tak? W pierwszej połowie stycznia miałem tego tak dużo nagrane, że w tym momencie jeszcze odcinek, który teraz widzicie, wy go zobaczycie 3-4 marca. A ja już muszę się przyznać, mam odcinki do końca marca nagrane. Pozostała tylko cywilizacja do nagrywania w tym momencie. Więc musiałem sobie leciutko tutaj przypomnieć w ogóle, co się dzieje, tak? Z kim mamy kosę, z kim mamy wojnę? Wojnę mamy z Grecją. Trwa bowiem 7. wojna grecko-rzymska. I ja za nic nie będę tutaj... I ja za nic nie będę tutaj wszczynał, kończył tej wojny. Dlaczego? Teraz bo ta wojna mi się opłaca. Teraz zapytacie, no rychuj, ale jak to wojna może ci się opłacać? No co ty, głupi jesteś? Co ty... Porąbało cię, człowieku? No jak wojna może ci się opłacać? Przecież tutaj grasz o zwycięstwo, tak? Starasz się jakoś to wszystko utrzymać w kupie, a ty gadasz, że wojna ci się opłaca. No tak, wojna mi się opłaca. I tutaj wcale się z tym nawet nie kryję, że ta wojna mi się opłaca. I to opłaca mi się ona bardzo. Dlaczego? Ponieważ no, w tym momencie wstyd to przyznać, ale zachowuje się trochę jak tutaj Stalin. Któremu też nie opłacało się kończyć wojny zbyt wcześnie, II wojny światowej. On mógłby zakończyć sobie II wojnę światową znacznie, znacznie szybciej, ponieważ... tutaj mamy Manilę, z którą zawrę sobie pokój akurat, bo tu akurat chcę mieć pokój. Dobra. Nie zostało przyjęte. Świetnie. Świetnie. Dlaczego? Ponieważ Stalin walczył z III Rzeszą, jak wiemy, tak? Oraz z jej sojusznikami. Tutaj, no... Warto wspomnieć... Wow, co to było? Co to było? Aż mi się... Wszystko w pokoju mi się zatrzęsło. A coś takiego rzadko kiedy mi się zdarza. Normalnie... Poważnie, no jakby normalnie, wiecie, wstrząsnęło mi całym budynkiem. To było naprawdę dziwne. Dobra, wracając do tym, o czym mówiłem tutaj wcześniej, tak? Stalin walczył nie tylko z samymi Niemcami, tak? Ale też z ich koalicją. Ponieważ to nazywa się szeroko alianci i Związek Radziecki nazywają się jako koalicja antyhitlerowska. Racja, tak się to nazywa. Ale to nie znaczy, że nazistowskie Niemcy były jedynym państwem, z którym Stalin oraz zachodni alianci, w tym również też i my, walczyli. Dlaczego? Ponieważ Adolfa wspierały też inne państwa. Mianowicie Adolfa wspierała na przykład Węgry, tak? Ale wspierały ich też na przykład Rumunia. Z tego co pamiętam, to chyba też Bułgaria wspierała Adolfa. Francja Vichy, kolaborująca z tutaj Adolfem, również go wspierała, tak? Więc to nie było tak, że to same Niemcy najechały tutaj sobie na Związek Radziecki, bo no, na Związek Radziecki najechała potężna koalicja wielu, wielu państw i Adolf walczył z nimi wszystkimi. Teraz w momencie, kiedy... Znaczy i Stalin walczył z nimi wszystkimi. Teraz w momencie, kiedy on by pokonał Niemcy, tak? To mógłby zażądać bezwarunkowej kapitulacji od innych państw, na przykład od takich Węgier, powiedzmy, tak? No i co w takim wypadku? A tam jeszcze była też Finlandia w tej koalicji. No ale, co wtedy w takim wypadku? Tutaj takie Węgry powiedziałyby, dobrze, to my zapłacimy, nie będziemy mieli armii, nie będziemy mieli tego, tamtego, owego i tyle. I na tym byś... Stalin pewnie w którymś momencie on by się zgodził na to, tak? Więc no tutaj jemu się to po prostu nie opłacało. A dlaczego? Ponieważ w momencie takiego zawarcia pokoju
nie miałby realnego wpływu na te państwa. On, to byłoby bez sensu po prostu dla niego, ponieważ w takim wypadku... Tutaj wybudujemy arsenał, żeby troszkę boostnąć to zadowolenie. Ja sobie też tutaj pogadam z... Właśnie to podilujmy. Cukier za kość. Co byś chciał? Dobra, zgoda. Na razie musimy się... O rany. O rany, to było złe, co zrobiłem. O rany. O rany. Mamy przesrane. Mamy przerąbane. Tak, ale po prostu Stalin nie miałby wtedy wpływu na te inne państwa, tak? Nie miałby wtedy wpływu na to, co będzie się działo na przykład w takich Węgrzech, ponieważ no, to państwo byłoby państwem nadal niezależnym, tak? Płacącym tam jakieś reparacje Związkowi Radzieckiemu, ale to by było na tyle. W czasie jednak, kiedy przedłużał wojnę z Niemcami, to Stalin mógł po prostu kontynuować swój zwycięski pochód komunizmu przez Europę Wschodnią. I on po prostu zwolnił natarcie na Berlin, ale jednocześnie poszedł też na południe i pokonał Bułgarię, pomagając komunistom się tam zainstalować. Pokonał Węgry i pomógł komunistycznemu rządowi się tam zainstalować. U nas nie wsparł powstania warszawskiego i wspomógł komuchów, żeby też mieli coś u nas do powiedzenia. Na tej zasadzie właśnie Stalin budował swoje imperium oraz cały blok wschodni i my wykorzystamy tą samą zasadę. My tutaj mamy wojnę z Grecją, ale ta wojna, ona absolutnie dla mnie nic nie znaczy, ponieważ Grecja w tej wojnie jest pokonana. Grecja po tej wojnie zostanie zepchnięta tutaj na margines. Jaż nie, tu jest Bruksela. Tu jest Bruksela, a tu jest Kijów. Tu jest Ur. Czyli Grecja została prawdopodobnie z jednym miastem, może z dwoma. Właśnie z Argos. Grecja w tej wojnie jest pokonana. Ja mógłbym zmiażdżyć Grecję w tym momencie. Wprawdzie dostałbym pewnie kosmicznego niezadowolenia i państwo zaczęłoby mi wybuchać. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że ja w międzyczasie mogę toczyć sobie wojnę z Grecją i tam ją trzymać w szachu, ale w tym czasie wykonamy zagrywkę jak Stalin. Wzmocnimy sobie tutaj poziom zadowolenia w naszym państwie oraz przyłączymy sobie Lhasę oraz Malakkę jako terytoria zależne. Tak? My sobie z tego zrobimy państwa marionetkowe, które będą musiały być pod naszym zarządem. To będą takie państwa, jak był Blok Wschodni. I wtedy zajmiemy się też Kapsztadem. Kapsztad również uczynimy państwem marionetkowym. Dlaczego uczynię te państwa, miasta państwami marionetkowymi? No, to jest dosyć proste. Po pierwsze, włączenie ich do Imperium Rzymskiego nic by nie dało. Nic by nie dało. Po prostu ja miałbym tylko kosmicznie wysoki poziom niezadowolenia w państwie i tyle. Lepiej dlatego jest mi zrobić z tego państwo marionetkowe, ponieważ po pierwsze dostaję mniej niezadowolenia, a po drugie to państwo, z tego co wiem, będzie głosowało tak, jak ja chcę na sesji ONZ-u. O, tu mamy nowego sojusznika Dobrze. Jest okej. Tutaj musimy to zmieść przy pomocy artylerii.
Dobra, tam już są mocno obici, więc tu już się nie muszę aż tak bardzo tam przejmować tą jednostką. Teraz natomiast musimy wybudować kolejne budynki, które będą zwiększały mi zadowolenie. I oczywiście są to wszystkie budynki związane z wojskowością, z racji tego, że my po prostu wybraliśmy tutaj wszelkie możliwe właśnie struktury, ustroje autokratyczne, tak? My jesteśmy państwem autokratycznym, mamy takie, a nie inne idee, zasady, którymi się tutaj kierujemy. No i po prostu te idee boostują nam zadowolenie, tak? To jest oczywiście tutaj dosyć istotna cecha, że na przykład dzięki właśnie takim rzeczom jak autokracja, ja mam w miarę, ja dostaję różne bonusy za właśnie na przykład zamki, arsenały, zbrojownie, no i inne tego typu. Tutaj nadchodzą obrady i jak pamiętamy, od Sulejmana wydealowałem, że że tam muszę teraz zagłosować na nie w tych nadchodzących obradach. Więc oczywiście ja to mogę tutaj dla niego zrobić, tak? Mogę tutaj zrobić taką rzecz, mogę dla niego zagłosować, ponieważ to też mi się opłaci, a co ważniejsze, mimo że mi się to opłaci, to nie jest najważniejsze, że mi się to opłaci. To też sprawi, że to państwo właśnie od Sulejmana uzna, że poparłem tutaj jakąś ich ideę, tak? Poparłem ich plan. Więc to da mi też troszeczkę na plusie punktów dyplomacji, tak? Będziemy mieli troszkę lepsze stosunki dyplomatyczne tutaj z tym państwem. Tutaj jak widzimy, ciągle jesteśmy w trakcie wyścigu do komputerów i do wielkiej zapory. Wielka zapora jest najważniejszym cudem dla mnie w tym momencie. I ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby przegrać wyścig o nią, ponieważ jeżeli będę miał wielką zaporę, to będę miał taki boost po prostu do turystyki, że będzie nam o wiele łatwiej wygrać. Natomiast jeżeli przeciwnik szybciej zbuduje wielką zaporę, no to będzie klops. Dlatego właśnie musimy teraz skupić się na produkcji wielkich inżynierów, żeby móc potem szybko zboostować sobie produkcję właśnie wielkiej zapory internetowej. To jest coś takiego, to jest taki wielki chiński firewall. Chińczycy też mają coś takiego. To jest po prostu firewall, który blokuje kontakt ze sporą częścią globalnego internetu. Tak, Chińczycy po prostu nie mają dostępu do wszystkich tutaj źródeł informacji, tak? Oni nie mają tak swobodnego dostępu do internetu, jak my mamy. O, Aleksander ukończył projekt Manhattan i to mi się bardzo nie podoba, ponieważ ten podób ma teraz bombę jądrową. Trzeba jak najszybciej wprowadzić zakaz rozprzestrzeniania broni atomowej. Bo to mi się bardzo nie podoba, że ktoś taki jak Aleksander właśnie ową broń posiada. No tutaj jest na razie wszystko dobrze. Jak widzimy w tym momencie rozgrywka idzie w miarę dobrze. Idzie w miarę po mojej myśli, tak? Po mojej myśli idzie, ponieważ no ja de facto w tym momencie nie muszę się za bardzo wysilać, żeby wygrać tą wojnę. Tutaj możemy przyjąć nowy ustrój. I oczywiście ja tutaj idę w stronę protekcjonizmu, który da mi bardzo dużo tutaj zadowolenia, tak? To jest ważna rzecz. Akademia Wojskowa oczywiście w Koryncie, aby móc zwiększyć wydajność, znaczy zwiększyć zadowolenie w moim państwie, to jest tutaj no, kwestia zasadnicza. No i musimy mieć teraz opracowaną tą ten ustrój, który pozwoli nam stworzyć protekcjonizm, który da mi bardzo dużo zadowolenia. Tutaj musimy o tym pamiętać, że to zadowolenie no to jest dosyć istotna tutaj kwestia dla mnie. Jak widzimy, Lhasa ciągle się broni, ale oczywiście oni w tym momencie nie są w stanie w jakikolwiek sposób odeprzeć mojej inwazji.
Dobrze, misja handlowa. Zostałem przyjacielem Kuala Lumpur, to jest dobre. To jest dobre, że Kuala Lumpur już mnie lubi. Ponieważ państwa miasta, które są koło mnie, podbiję. Tak jak zrobił to Stalin. A z innymi państwami będę utrzymywał dobre stosunki dyplomatyczne. Właśnie z innymi państwami i miastami. Oj, Knossos jeszcze byś mi oddał? Nie, na razie nie. Na razie tej wojny nie chcę kończyć. On jeszcze ma gdzieś miasto Knossos, ale to dobrze. Gdzieś tam je ma, tak? Na ten moment i tak nie jest w stanie przeprowadzić jakiejkolwiek kontrofensywy na mnie. Więc ja sobie tą wojnę pociągnę jeszcze. Mhm. No i dalej będziemy kontynuować tą zagrywkę właśnie, tak jak tutaj mówiłem o Stalinie, który i ogólnie Związek Radziecki miał taką strategię, że państwa, które były w miarę blisko, czyli Europa Wschodnia, Chiny, Wietnam, tak, te rejony, Korea Północna, te rejony, tam Związek Radziecki po prostu pomógł zainstalować się partii komunistycznej, tak? W tych bardziej odległych regionach natomiast tam nie prowadził inwazji zbrojnej, nie podbijał terenów, tak? Tylko tam właśnie utrzymywał przyjazne stosunki handlowe, przyjazne stosunki dyplomatyczne właśnie z państwami komunistycznymi, żeby je tam wzmocnić. I ja będę na tej samej zasadzie działał, tylko tutaj musimy jeszcze wejść sobie... Tu mamy wielkiego artystę. Nie mamy wolnych obywateli, dobrze. Wielki naukowiec, to jest wielki inżynier. Mhm. No dobra, dobra. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Tutaj baza wojskowa, oczywiście, żeby było więcej zadowolenia. I tak na przykład Stalin w ten sposób wspierał komunistów na Kubie na przykład, tak? On tam nie miał żadnych oporów, żeby właśnie wesprzeć Fidela Castro na Kubie, żeby Fidel robił, nagle zrobił Amerykanom takiego surprise'a, wyskakując im jak taki diabeł z kapelusza, czy diabeł z pudełka, nie wiem jak to się mówi, ale tak po prostu wyskoczył im nagle i powiedział, że hej, Amerykanie, od dzisiaj Kuba jest komunistyczna. To była strategia, która Stalinowi i ogólnie Związkowi Radzieckiemu bardzo się opłacała, więc my musimy tutaj wziąć podobną strategię musimy zaplanować, czyli z naszego głównego miasta handlowego musimy wypuszczać wielkich kupców i szlaki handlowe do państw miast, żeby z nimi, żeby je trzymać po prostu na uwięzi przy sobie, a z dużymi cywilizacjami będziemy po prostu dealować, tak? Z nimi będziemy się dogadywać, mniejsze państwa będziemy trzymać na uwięzi. Zrobimy z nich sobie po prostu takich satelitów naszych, a państwa, które po prostu są na tym samym kontynencie, które mają pecha i dzielą ten sam kontynent z nami, z nich zrobimy sobie państwa miast marionetkowe. Dobra, tworzymy wielkie dzieło sztuki. No tak, no bal w Moulin Rouge. No, myślę, że tutaj kobieta na pierwszym planie nie jest za bardzo zadowolona z tego, co ona tutaj widzi, ponieważ no, kiedyś to było nieobyczajne, takie tańczenie. Dokładnie tak. W Quebecu oczywiście akademię wojskową budujemy, żeby tutaj zwiększyć zadowolenie. W Neapolu, co ja bym chciał w Neapolu? W Neapolu bardzo chciałbym wieżę transmisyjną, która zwiększy mi oczywiście ilość mojej kultury. Zaraz powinny też odbyć się głosowania w Parlamencie Światowym, czyli w ONZ-cie. No ale to dopiero za moment, to nie jest w tym momencie tutaj dla mnie najważniejsze. Dla mnie najważniejsze jest teraz zbudowanie mojego globalnego imperium, które powoli się tutaj wyłania. NPC w tym momencie, one nie myślą kreatywnie, tak? Poza tym NPC nie mają wygranej znajomości historii ludzkości. Uh,
Więc NPC nie wiedzą, jaki tutaj jest mój plan, tak? Dobrze, dobrze, mamy drugiego wielkiego inżyniera i ewakuujemy go z Raweny w pobliżu Rzymu. On musi tutaj stacjonować w pobliżu Rzymu, to jest ważne, żeby on tutaj był. Dobra, bombardujemy dalej, bombardujemy Lhasę, niech ona tam płonie. Tutaj jak widzimy, z racji tego, że ja wziąłem sobie tą opcję, że zagłosuję na nie, to od razu automatycznie moja delegacja zagłosowała na nie. Tu w ogóle nie miałem nic do gadania, bo moja delegacja uczestniczyła w czym innym. Dobrze. O, Sulejman buduje Pentagon w Stambule. To mi się bardzo nie podoba. A dlaczego? Ponieważ jeżeli on buduje Pentagon, to on już ma tą technologię wynalezioną. A to znaczy, że on już może pracować nad wielką zaporą cyfrową. I to jest problem. To jest problem, z którym trzeba się będzie zmierzyć, który trzeba będzie jak najszybciej, ekspresowo wręcz rozwiązać. Mam nadzieję, no w tym odcinku raczej nie uda mi się tego zrobić. Tutaj Hjawat wchodzi już w epokę informacji. To mi się też nie podoba, ponieważ to znaczy, że oni wszyscy już mają w zasięgu tą wielką zaporę. To są okropne wieści, z którymi no, musimy sobie jakoś poradzić. Wielki naukowiec byłby teraz bardzo przydatny, żeby boostnął mi troszeczkę tutaj technologię. Zło nie powstaje w wyniku konstruowania nowych, jeszcze straszliwszych rodzajów broni. Jego źródło to chęć podboju. To jest racja, aczkolwiek chęć podboju wyszła też na dobre naszej cywilizacji. Teraz powiecie, że co, jak to podboje mogły wyjść naszej cywilizacji na dobre? Przecież tyle innych cywilizacji zostało zniszczonych przez to właśnie, że chcieliśmy podbijać. No tak, tutaj się zgodzę, tak, że zniszczyliśmy takie cywilizacje jak na przykład Inków, Azteków, Majów. Fakt. Tutaj oczywiście z tym dyskutować nie można, że zniszczyliśmy nie jedną cywilizację, ale w międzyczasie też dokonaliśmy wielu różnych odkryć naukowych, tak, które właśnie były podyktowane chęcią podboju. Na przykład w czasie I wojny światowej okropną chorobą był tyfus, który no dziesiątkował po prostu ludność, tak? On dziesiątkował żołnierzy. Polski naukowiec wymyślił, jak się go pozbyć. A dlaczego wymyślił właśnie, jak pozbyć się tyfusu? Nie dlatego, że chciał poprawić los ludzkości, tak? Bo chciał... Znaczy, no może i chciał poprawić ten los ludzkości, ale chodzi mi o to, że... Chodzi mi o to, że po prostu to nie było tak, że wstał, że o, dzisiaj wymyślę szczepionkę na tyfus, żeby ludziom żyło się lepiej, tak? By żyło się lepiej. Nie, po prostu jemu wojsko kazało. Powiedział mu, słuchaj, tyfus zabija naszych żołnierzy. Zrób z tym coś, chłopie, bo przegramy wojnę. No i z racji tego, że był dobry w tym, co robił, tak? To wziął i wymyślił to. Wziął i po prostu wymyślił szczepionkę na właśnie takie paskudztwo, jakim był tyfus, tak? Więc no tutaj to nie do końca jest tak, że zawsze jakieś wynalazki były, że chęć podboju nigdy nie dała nam niczego dobrego. Przykład. W czasie II wojny światowej naziści posiadali rakiety V2, tak? Tak, posiadali takie rakiety. No, nie da się z tym dyskutować, tak? Ale już na przykład mało kto pamięta o tym, że tacy ludzie jak na przykład Werner von Braun, który właśnie stworzył te rakiety dla nazistów po to, żeby mogli zbombardować sobie
O, żeby mogli zbombardować Wielką Brytanię, to, że takie właśnie że takie właśnie, taki naukowiec opracował też rakiety, które wyniosły człowieka na Księżyc, tak? Oraz, że dzięki jego rakietom de facto dzisiaj, potem wynosiliśmy kolejne rzeczy na orbitę, tak? Dzisiejsze satelity, GPS, wszystko to, co mamy na orbicie, nawet Międzynarodową Stację Kosmiczną, zbudowaliśmy na gruncie badań nazistów nad rakietami balistycznymi, tak? Więc tutaj chęć zbombardowania Londynu ostatecznie doprowadziła do wybudowania rakiet wynoszących statki kosmiczne na orbitę oraz... Oraz przyczyniły się na przykład też do tego, że Sowieci wynieśli Łajkę, że wynieśli Sputnika, że wynieśli Gagarina, tak? Więc no tutaj nie można powiedzieć, że to wszystko było przez nich wynalezione, tak? Bo to jest... no to po prostu zostało wynalezione w oparciu o technologię Naziolii, tak? To, że po prostu Naziole chcieli to wykorzystać do zbombardowania Anglii, a Amerykanie chcieli na początku to wykorzystać do zrzucenia bomb jądrowych na Związek Radziecki, tak? No to już jest inna kwestia, ale ostatecznie, jakby nie patrzeć, technologia wojskowa ostatecznie dała nam rzeczy, które my posiadamy dzisiaj, tak? Nawet tą serię, nawet to, że oglądacie teraz ten filmik, też wywodzi się z technologii II wojny światowej, kiedy to zaczęto pracę nad komputerami, które miały łamać kody Enigmy, tak? Pierwszy komputer, Colossus, miał łamać kody Enigmy właśnie, żeby wygrać wojnę. Początkowo komputery wcale nie służyły oczywiście do gier, one służyły do tego, żeby w razie czego móc pomagać wojsku. I do dzisiaj najpotężniejsze komputery są wykorzystywane przez armię, tak? Więc to nie jest tak, że komputery od razu trafiły do cywilów, tak? Ponieważ one były stosowane już od II wojny światowej, już były te początki komputeryzacji. Dzisiaj oczywiście to już jest całkiem inny poziom, tak? Ale początki właśnie były w czasie II wojny światowej. My tutaj natomiast dzisiaj mamy takie laptopy, mamy takie PC, ale wojsko posiada o wiele potężniejsze komputery, tak? Oni mają drony. Sam dron! Początkowo wynalazek typowo wojskowy, tak? Wojskowy samolot bezzałogowy. A dzisiaj każdy może sobie kupić takiego drona i takowym dronem polatać, znaleźć coś ciekawego, tak? Ewentualnie, no, czasami zdarza się, że może przestępstwo nagrać, tak? I dostarczyć dowodu. Więc jak widzimy tutaj, no, chęć podboju nie zawsze jest źródłem zła. Chęć podboju jest głównie jest źródłem postępu technologicznego. Jest ono po części źródłem zła, ale jeżeli postęp technologiczny, który się wtedy dokona, zostanie dobrze wykorzystany, to czasami można naprawić to zło, które się wyrządziło. Wiadomo, dzisiaj na przykład już no, nie naprawimy zła wyrządzonego w czasach II wojny światowej przez naszą technologię, ale to, co się wtedy działo, sprawiło, że dzisiaj świat jest, jakby nie patrzeć, jest lepszym miejscem do życia niż kiedyś. Nie da się ukryć tego. Że dzisiaj świat jest lepszym miejscem do życia właśnie dzięki postępowi technologicznemu. Dzięki właśnie rozwojowi ludzkiej myśli, którego właśnie no, odwzorowaniem jest też właśnie tutaj... bo on będzie mi swoją religię tu szerzył. Jest to właśnie też
efekt postępu technologicznego, który wywodzi się z wojen, tak? Więc no, tutaj chęć podboju jest źródłem zarówno zła, jak i też dobra, więc no, jest to tutaj... Chęć podboju jest neutralna, zależy jak się ją wykorzysta. My natomiast naszą chęć podboju musimy trochę tutaj na razie opanować, ponieważ jak widzimy, Irokezi przyłączyli się do wojny z Aleksandrem. Ja bym bardzo nie chciał, żeby oni podbili mi Argos. A co za tym idzie, żeby mi zniszczyli tutaj Grecję, z którą wojna na razie mi się opłaca. I tą wojnę będziemy sobie kontynuowali w kolejnym odcinku. Tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą tutaj coś dla siebie. No a mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić was na kolejne odcinki z Cywilizacji Piątki, gdzie dalej będziemy gnoić Grecję. Ja dalej będę boostował zadowolenie i dalej będę opowiadał o różnych rzeczach. Tak więc dzięki, że oglądaliście, no i na razie.